Witam bardzo serdecznie w nowym odcinku Zdalnie o Online. Ja nazywam się Janusz Pietroszek, a naszym gościem będzie dzisiaj Gosia Kaszubska. Gosia jest instruktorką, ale też tancerką tańca orientalnego. Cześć Gosiu. Cześć Janusz. Powiedz nam coś więcej na temat tego, czym się właściwie zajmujesz. Od 2008 roku prowadzę stacjonarne kursy tańca orientalnego. Od 2017 roku prowadzę kanał na YouTubie, anglojęzyczny kanał Best Belly Dance Workout, a od marca 2020 roku wprowadziłam kursy tańca brzucha w języku polskim. Czy te kursy tańca brzucha w języku polskim mają jakiś związek z pandemią, że akurat w marcu? Jak najbardziej. Nastąpiło zamknięcie szkół tańca i aby nie tracić kontaktu z moimi uczennicami, wprowadziłam możliwość nauki online. Jasne. A powiedz, jakby od czego to się wszystko zaczęło? Skąd pomysł na taniec orientalny? Jesteśmy w Polsce, w której średnia temperatura jednak nie jest taka orientalna. Jak to się zaczęło? To prawda. Zaczęło się w liceum, gdzie postanowiłam zapisać się na kurs tańca. Przeglądałam oferty szkół tańca we Wrocławiu i natknęłam się na opis tańca orientalnego, który mnie wciągnął. Chodziło o kostiumy, makijaże, biżuterię. Ja zawsze lubiłam muzykę orientalną, która znacznie różni się od muzyki europejskiej czy amerykańskiej. Zapisałam się na pierwszą lekcję i właściwie od samego początku te zajęcia mnie wciągnęły, bardzo mi się podobały, dobrze mi to wszystko wychodziło, chłonęłam wszystkie informacje, zaczęłam brać udział w festiwalach tańca orientalnego i brać udział w warsztatach z tancerkami i tancerzami z Egiptu, ale również ze Stanów, Hiszpanii, Ukrainy. I rozwijałam się cały czas w tym kierunku. Występowałam równolegle na pokazach tańca orientalnego. To były imprezy firmowe, imprezy rodzinne. I w pewnym momencie zostałam poproszona o poprowadzenie zajęć z tańca brzucha. I tak to się zaczęło. W 2008 roku rozpoczęłam prowadzenie własnych autorskich kursów oraz warsztatów tańca orientalnego. Na początku były to kursy grupowe. Następnie pojawiły się również uczennice na zajęcia indywidualne i w pewnym momencie postanowiłam dzielić się tą wiedzą na kanale YouTube. Od razu nastawiłam się na publiczność anglojęzyczną, więc wszystkie moje tutoriale powstały właśnie w 2017 roku i w pewnym momencie takim naturalnym rozwojem były kursy online. Więc stworzyłam kursy, które są dostępne na stronie bestbellydanceworkout.com. Są to kursy w języku angielskim, które dają możliwość uczenia się ode mnie osobom właściwie z całego świata i mam kursantki, które wykupiły dostęp i są z Arabii Saudyjskiej, z Izraela, z Holandii, ze Stanów Zjednoczonych. Także to jest niesamowite, jak ogromny zasięg może dać taki kanał na YouTubie. Natomiast w marcu 2020 roku, gdy szkoły tańca zostały nagle zamknięte, postanowiłam utworzyć również kurs online w języku polskim. Powiedz coś więcej na ten temat. Jeżeli chodzi o twoje uczennice, na przykład te, które uczyły się stacjonarnie, jak one zareagowały na taki pomysł, żeby też prowadzić zajęcia online? Pierwsze zajęcia online, takie nie będące gotowym kursem, gdzie trzeba zalogować się na stronę, aby dostać się do materiałów wideo. Pierwsze były kursy, lekcje na Skype'ie i były to lekcje indywidualne, które rozpoczęłam prowadzić, gdy z mężem wyjechaliśmy na parę miesięcy do Azji i wiedziałam, że nie będę miała kontaktu z moimi kursantkami, że nie ma możliwości, abym przyjęła nowe grupy na nowy sezon taneczny, a bardzo nie chciałam tracić z nimi kontaktu, więc zaoferowałam im zajęcia na Skype, co przyjęło się na początku z takim trochę zdziwieniem, bo jednak nie wszyscy są przyzwyczajeni do tego, aby uczyć się tańca online. Oczywiście kiedyś były dostępne płyty DVD, szczególnie amerykańskich tancerek, ale jednak było to traktowane na zasadzie dodatkowych materiałów, uzupełnienia wiedzy, a nie takiego regularnego uczenia się. Natomiast jeśli już ktoś spróbował zajść na Skype'ie,
to zauważał, jaką to daje wygodę. Przede wszystkim nie traci się czasu na dojazd. Jest bardzo duża elastyczność, jeśli chodzi o grafik. Można się uczyć tak naprawdę z dowolnego miejsca, gdzie jest internet i gdzie mamy ze sobą komputer lub telefon. Także jeśli ktoś tylko spróbował, to potem nie miał już żadnych wątpliwości, czy warto w takich zajęciach brać udział. To uprzedziłaś moje kolejne pytanie, bo miałem właśnie zapytać o to, jakie są zalety zajęć online. A jeżeli chodzi o same materiały wideo, które nagrywasz, czy tam powiedzmy na Skype'ie, to wiadomo, się po prostu łączy człowiek przez Skype'a i jest lekcja bezpośrednia. Natomiast jeżeli chodzi o te lekcje w trakcie kursów online, jak wygląda tworzenie takiego wideo? Czy ty tworzysz to sama, czy jest jakaś ekipa? Jak to wygląda od kuchni? Stworzenie kursu było dla mnie o tyle proste, że od paru lat tworzę materiały na kanał na YouTube, gdzie zdążyłam się różnych rzeczy nauczyć, przekonać się, co działa, co nie działa, co trzeba zrobić, jak przygotować sobie studio, bo wszystkie nagrania tworzę sama, od rozstawienia świateł, nagrania całego materiału, po montaż i zamieszczenie w internecie. Także wszystkim zajmuję się sama. A ile jakby czasu, wiem, że to ciężko ocenić, jeżeli zajmowałeś się tym wcześniej, ale tak powiedzmy, jest ktoś, kto nigdy się tym nie zajmował, jak myślisz, ile czasu może zająć takie nauczenie się takich podstaw, które pozwolą na to, żeby coś tam nakręcić, wrzucić do internetu, może własny kurs stworzyć na dowolny temat? Myślę, że dobrze jest zacząć od przygotowania mniej zobowiązujących materiałów, jak na przykład właśnie nagrań na YouTube, gdzie możemy przy okazji zobaczyć, jaki jest feedback, jaki jest odbiór tego, bo ludzie bardzo często sami z siebie piszą swoje opinie, czy było za cicho, za ciemno, więc warto słuchać tego, co mówią klienci. Natomiast, żeby przygotować takie nagranie, które będzie udostępnione w sprzedaży, moim zdaniem trzeba przyłożyć się już bardziej, ponieważ tutaj jednak jeśli ktoś kupuje kurs, to zależy mu na dobrej jakości i audio, i wideo, i żeby to było ładnie przygotowane, żeby strona dobrze wyglądała. Jeśli ktoś nigdy się tym nie zajmował i chciałby przygotować kurs wideo, ja radzę założyć, że będzie to trwało dwa razy dłużej niż sobie planowaliśmy, ponieważ przykładowo nagranie 5-minutowego wideo trwa mniej więcej 15-20 minut, a do tego dochodzi edycja. I teraz tak naprawdę to już zależy, jak dużo w tej edycji ma się pojawić. Czy będziemy dodatkowo podkładać dźwięk, czy dźwięk już jest nagrywany razem z wideo, czy będziemy robić dużo cięć, czy będą zoomy, czy będzie się pojawiał jakiś napis. Także trudno mi powiedzieć, ile ktoś musiałby tak naprawdę poświęcić czasu na przygotowanie całego kursu. Trzeba doliczyć sobie jeszcze, wiadomo, przygotowanie całego programu, podziału na lekcje, przygotowanie strony. Natomiast w jeden dzień myślę, że mogłoby być ciężko, ale to z czasem idzie coraz, coraz łatwiej. Także myślę, że taki pierwszy kurs, myślę, że nawet można się nastawić na to, że się będzie robiło dogrywki, bo tak było z moim kursem anglojęzycznym, który nagrywałam dwa razy. Za pierwszym razem tak naprawdę dużo się nauczyłam, ale nie byłam zadowolona z efektu, więc nagrywałam go ponownie. I w przypadku kursu z języka polskiego, tutaj w języku polskim, z tańca brzucha, również dogrywałam pierwsze dwie części kursu. Po tym jak wysłuchałam opinii uczestniczek, co im się podobało, co by zmieniły, dograłam pierwsze dwie części. Także trudno jest naprawdę zaplanować czas, który trzeba poświęcić na nagranie kursu. W ogóle cokolwiek się robi gdzieś tam do internetu czy dla ludzi, to jest warto ich słuchać, czyli po prostu tak. Reagować tak. Na to, co mówią, że na przykład co jest za długie, albo za krótkie, albo za mało szczegółowo, za bardzo. Tak, zdecydowanie. I tak dalej. Zresztą nawet w telewizji tak robią, że najpierw są grupy fokusowe, którym się puszcza serial, sprawdzają, gdzie się ludzie śmieją na tym serialu, gdzie płaczą i tak dalej. No i na tej podstawie się tworzy resztę, że po prostu, no bo to co my tworzymy jako twórcy internetowi, to jest dla ludzi, więc trzeba się do nich dokładnie dostosować, jeżeli chodzi o formę. Dobrze, a jeżeli chodzi o jakieś twoje pozostałe działania, robisz też pokazy, robisz, no jakby masz szerokie spektrum zainteresowań związanych z tańcem egzotycznym. Powiedz, jeżeli chodzi o na przykład
nie wiem, takie informacje po kolei, gdzie cię można znaleźć? Jeżeli ktoś chciałby się uczyć tańca, gdzie cię może znaleźć? Jeżeli ktoś by chciał zamówić pokaz, gdzie cię może znaleźć? Jeżeli chciałby się uczyć stacjonarnie, niestacjonarnie, opowiedz coś więcej, gdzie w internecie się namierzymy? Taka moja główna strona to machtab.pl. Tam znajdują się informacje i odnośnie kursów stacjonarnych, kursów online oraz pokazów. Tam są również linki na Facebooka, na YouTube, na Instagram. Także wszystko znajduje się na tej stronie. Natomiast mam również oczywiście strony dedykowane, czyli strona taniecbrzuchaonline.pl, która dotyczy właśnie kursu tańca brzucha w języku polskim. Jest strona anglojęzyczna bestbellydanceworkout.com, gdzie można uzyskać dostęp do kursów w języku angielskim oraz można uczyć się z moich tutoriali na kanale YouTube Best Belly Dance Workout. I to są po angielsku filmy, tak? Tak, tutoriale są w języku angielskim. To zresztą nie ma takiego chyba aż znaczenia, no bo to są ruchy, więc to... Poza tym angielski teraz wszyscy znamy. To prawda, trzeba przyznać, że teraz angielski jest na tyle popularny, że mam sporo uczennic również z Polski, które dotarły do mnie właśnie przez ten anglojęzyczny kanał. To powiedz, jesteś już teraz... Przeszłaś całkowicie w online, prowadzisz jeszcze jakieś tam zajęcia, tak rozumiem, stacjonarne. Może nie teraz, bo teraz jest pewnie jakaś wakacyjna przerwa. Natomiast jakie są plany na przyszłość? Plany na przyszłość to na pewno dalszy rozwój kursów online, ponieważ dają one naprawdę bardzo dużą swobodę działania. Przede wszystkim to jest wygodne dla mnie, ponieważ raz przygotuję nagranie, które później mogę wielokrotnie wystawiać do sprzedaży, czy mogę przez cały czas mieć dostępne na stronie, cały czas może generować nowych klientów. Jest to bardzo wygodne dla uczestników, ponieważ są osoby, które bardzo lubią kilka razy powtórzyć tę samą lekcję, cofnąć nagranie i kilka razy powtórzyć ten sam ruch. I to jest dla nich doskonałe rozwiązanie, ponieważ w trakcie takiej lekcji na żywo, czy na Skype, czy w szkole tańca, ponieważ taka lekcja na żywo tak naprawdę bardzo się nie różni. Jeśli jesteśmy na żywo razem w jednej sali tanecznej, czy widzimy się na ekranie komputera, natomiast nie ma wtedy możliwości, szczególnie jeśli jest grupa, powtórzyć tyle razy, ile ktoś by potrzebował, żeby zrozumieć, czy żeby poczuć, że dany ruch rzeczywiście już przyswoił. Natomiast przy kursie online, gdzie ma dostęp do nagrania, może powtarzać tyle razy, ile chcę. Jeszcze tylko dodam, że w przypadku moich kursów w języku polskim jest to kurs od podstaw, więc mam świadomość, że uczestniczki, które korzystają z tego kursu, zaczynają od zera, dlatego daję im możliwość sprawdzenia ich postępów, sprawdzenia techniki i mogą przesyłać mi nagrania pokazujące, jak wykonują figury, których się nauczyły. Ja wtedy sobie odtwarzam to nagranie, sprawdzam technikę i wysyłam moje wskazówki. Więc bardzo fajne jest to, że w dzisiejszych czasach, nawet jeśli się nie widzimy na żywo, nawet jeśli ja nie widzę moich kursantek, jestem w stanie skorygować ich postępy. Także ten rozwój technologii bardzo to ułatwia, bardzo przyspiesza, bardzo dużo osób teraz ma szybki internet, więc nie ma problemu z tym, że nagrania są w 4K i naprawdę myślę, że dużo osób nauczyło się korzystać z takich kursów online. Na początku było to bardzo nietypowe, zaczęło się bardziej od kursów językowych, od jakichś kursów programistycznych, natomiast coraz więcej dziedzin życia przechodzi w online. Jest to bardzo wygodne i ja planuję rozwój kursów również w tym kierunku. Nie zostawię oczywiście zajęć stacjonarnych, ponieważ one dają również bardzo dużo satysfakcji i ten kontakt z drugim człowiekiem na żywo jest oczywiście nie do zastąpienia. Natomiast kursy online dają bardzo dużą swobodę tego, gdzie my jesteśmy, kiedy z tego korzystamy. Myślę, że to jest świetne podsumowanie. Dla mnie było to ciężkie do wyobrażenia w ogóle, że można prowadzić zajęcia taneczne online. Ja byłem w życiu może na 6 lekcjach tańca, więc wiem, że jestem ciężkim przypadkiem. Natomiast rzeczywiście, jeżeli można coś wysłać, można, jest taki kontakt bezpośredni, pomimo tego, że pośredniczy internet, to myślę, że jest świetna sprawa. Dobrze, dziękuję Ci, Gosiu, bardzo za rozmowę. Dziękuję za zaproszenie. Wszystkie linki do stron, które Gosia podała, można znaleźć w opisie.
Także jakby ktoś był zainteresowany, można kliknąć i zobaczyć. To co? Dziękuję i do zobaczenia niedługo. Dzięki, do zobaczenia. Cześć.